Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Spytek i dzisiaj chciałem zaprosić Państwa na film o oszczędzaniu energii elektrycznej, a właściwie zachęcić i Państwa uczniów do zbadania różnych odbiorników elektrycznych znajdujących się w domu. Także proponuję projekt Jak oszczędzać energię elektryczną w gospodarstwie domowym. Projekt ten przeprowadziłem kilka lat wcześniej. Podałem uczniom 10 tematów i w tej chwili zebrałem te, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Także zacznijmy od tego, co zwykle kojarzy się z oszczędzaniem energii, czyli od światła. Otóż zgasić światło i siedzieć po ciemku nie jest sposobem na oszczędzanie energii. Dzisiaj dysponujemy całym szeregiem nowoczesnych źródeł światła i myślę, że warto, aby nasi uczniowie w ramach własnej inicjatywy pod naszym kierownictwem zapoznali się z tym tematem, jednocześnie wiążąc fizykę, której uczą się w szkole, z życiem codziennym. Uważam, że jeśli pokażemy dzieciakom, iż to, co uczą się w szkole, jest związane z realnym życiem, zupełnie inaczej podejdą do naszego przedmiotu. Tak więc zapraszam. Zaczynamy od źródeł światła. Otóż, na początku zaprezentujmy uczniom różne źródła światła, z którymi mogą spotkać się w swoich domach. W ten sposób poznają część otaczającej nas rzeczywistości. Na początek, klasyczna żarówka. Otóż światło powstaje w niej w wyniku rozgrzania wolframowego drucika. Może sobie taką żaróweczkę zaświecimy. Cóż możemy powiedzieć o tym źródle światła, poza jego historyczną wartością? Otóż tylko 4 do 5% energii elektrycznej zamieniane jest w światło. Reszta to, jak się Państwo domyślają, ciepło. Żarówka się grzeje. A zatem, pomimo niewielkich kosztów produkcji, nie jest to źródło światła, które pozwoli nam zaoszczędzić energię. Niemniej, to dziś są zwolennicy tych żarówek. Jako ciekawostka, od kilku lat zakazano ich produkcji i dystrybucji, co jest bardzo sprytnie omijane przez producentów. Otóż, jeżeli weźmiemy do ręki żarówkę, którą możemy kupić w sklepie, mamy taki napis trafik, czyli producent sugeruje, iż jest to żarówka przeznaczona do sygnalizacji drogowej. Inny przykład, mamy tutaj kolejną żarówkę. Przekreślony domek, czyli nie używajmy w domu, narysowany semafor. Otóż uważa się, iż jest to żarówka, oficjalnie oczywiście, żarówka do zadań specjalnych, przez co nie może być stosowana w domu. Nikt nie zabroni jej stosować w domu, a zarazem zużywać ogromnej ilości prądu. Dlatego nadal jest wielu zwolenników tradycyjnych żarówek. Czy warto? Tak jak wspomniałem, tylko 5% energii elektrycznej zamieni się w światło. Reszta to ciepło. Przy okazji wspomnę o klasach energetycznych. Mamy żarówkę i na niej jest wypisana klasa energetyczna tego wyrobu. E. Widzimy tą klasę E. Czym wyższa litera, tym wyrób bardziej energochłonny. W klasie E raczej nie powinniśmy już stosować urządzeń. Także żarówki powoli odchodzą do lamusa, odchodzą w przeszłość. Niemniej, jeśli już mamy zwolenników tradycyjnych żarówek, są w obrocie tak zwane żarówki halogenowe, które pozwalają zaoszczędzić niewiele, ale zawsze to trochę energii. Jak ją rozpoznać? Ja może wykręcę tą i Państwu pokażę obydwie żarówki. Żarówka tradycyjna ma drucik umieszczony bezpośrednio w szklanej bańce. Żarówka halogenowa, widzą Państwo, niejako jedną żarówkę w drugiej.
Dlaczego? Dlaczego taka dziwna konstrukcja? Może wielu z Państwa się zastanawiało. Otóż wewnątrz znajduje się bańka wykonana z kwarcu, nie ze szkła, tylko z kwarcu, wypełniona specjalnym gazem i umieszczony tam drucik możemy rozgrzać do wyższej temperatury, uzyskując wyższą sprawność świetlną. Niewiele, nie jest to przełomowe, ale zawsze uzyskamy wyższą sprawność świetlną. Zewnętrzna bańka z kolei jest bańką ochronną. Otóż kwarc przepuszcza szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe, natomiast zewnętrzna bańka nie, więc taka żarówka jest w pełni bezpieczna, pozwala zaoszczędzić niewiele, szczerze, niewiele energii, ale o tym właśnie za chwilę. Jednym z elementów tego projektu byłoby wyliczenie, ile oszczędności może przynieść zamiana zwykłych żarówek na żarówki halogenowe, jeżeli już ktoś upiera się przy ich stosowaniu. Na przykład zaświecę taką żaróweczkę. Także, jeśli ktoś chce używać żarówek, no nie przekonamy na siłę do rezygnacji z nich, to polećmy żarówki halogenowe. Na opakowaniu każdej z żarówek podana jest jej moc i strumień świetlny. I tutaj chciałbym, żebyśmy zapoznali dzieciaków z takim pojęciem jak strumień świetlny. Cóż to takiego? Jeszcze raz pokażę tę żarówkę. I tu mamy podane 1340 lumenów. Czyli ta żarówka, pobierając 100 watów, bo to jest setka, z sieci, emituje światło, strumień świetlny 1340 jednostek. I dla nas, jeśli zajmujemy się źródłami światła, jest to najważniejsza wartość. Ile światła uzyskamy z danego źródła. Inna żarówka, ja tu pokazuję, pobierając 60 watów, emituje strumień świetlny, może po drugiej stronie, 530 lumenów. Tylko 530 lumenów. Jak to jest w przypadku żarówek halogenowych, tych z tą podwójną bańką. Tu mam przykład innej żarówki halogenowej, która pobierając 50 watów emituje 680 lumenów. Na przykładzie tych dwóch żarówek możemy sobie policzyć oszczędność. W przypadku żarówki klasycznej z 60 watów uzyskaliśmy 530 lumenów. W przypadku żarówki halogenowej z 50 watów, czyli mniej, uzyskaliśmy aż 680 lumenów. No, zawsze to troszkę jest, jednak w dzisiejszych czasach jest to niewielka oszczędność, więc żarówki halogenowe zamieniamy na kolejne źródło światła. Źródłem światła promowanym jeszcze jakieś 10 lat temu była świetlówka kompaktowa. Tego typu lampa, którą też Państwo znają z praktyki. Występowała ona również w postaci spiralnej. To też jest typowa świetlówka kompaktowa. I tu już mamy znaczną oszczędność energii. W porównaniu do tych dwóch żarówek, które zaprezentowałem na początku filmu, w przypadku świetlówki kompaktowej, zerknijmy na dane z producenta. Dane producenta 23 W, tutaj jest napisane jeszcze 110, ale to producent tak porównuje do zwykłej żarówki, 1570 lumenów. Więc z 23 W pobranych z sieci mamy aż 1570 lumenów. W porównaniu z żarówką klasyczną jest to już przeskok. Przeskok bardzo duży, bo w tym przypadku ze 100 watów mieliśmy tylko 1340. W tym wypadku z 23 watów mamy 1570. Aczkolwiek to źródło światła miało pewne swoje mankamenty. Otóż zaraz po zapaleniu wymagało jakiegoś czasu na rozgrzanie, żeby uzyskać pełną jasność świecenia, pełen strumień
świetny. Drugim mankamentem był fakt obecności rtęci. Wewnątrz jest rtęć i rozgrzewając się ta lampa, w momencie rozgrzewania ta rtęć wewnątrz paruje i zwiększa strumień świetlny. W przypadku stłuczenia ta rtęć wydostaje się na zewnątrz, przy czym nie oszukujmy się, tej rtęci jest tu bardzo niewiele. Bardzo niewiele, więc nie panikujmy, jeśli jeszcze takie źródło światła mamy. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach mamy już znacznie nowocześniejsze urządzenia świecące, więc powoli to już energooszczędne źródło światła odchodzi do przeszłości. Współcześnie większość źródeł światła oparta jest o technikę półprzewodnikową, czyli o diody świecące. Na przykład takie lampy opartej o diody LED. Dziś za całkiem niewielkie pieniądze dostaniemy te lampy w większości sklepów. Zaleta taka, że świecą bardzo jasno zaraz po uruchomieniu. Nie potrzebują tego czasu na rozgrzanie. Ich skuteczność świetlna jest duża, lepsza niż świetlówek, przepraszam, kompaktowych, które przed chwilą pokazywałem. Mamy przykładowo, ile taka lampa LED może dać lumenów z 1 wata. Tu mam pudełeczko, 5 lamp i 470 lumenów, tu może jest bardzo mało tak napisane, 470 lumenów, ale z 5 W. Czyli ta lampa, którą tu trzymam, z 5 W daje aż 470 lumenów. Dla porównania żarówka klasyczna z 60 W daje tylko 530. Tak więc to jest w tym momencie najbardziej energooszczędne źródło światła. I na chwilę jeszcze pokażmy, jakie są klasy. Żarówka halogenowa została umieszczona przez producentów w klasie B. Troszeczkę na wyrost. Według mnie nie jest to energooszczędne źródło światła, aczkolwiek jeżeli mamy fana żarówek, którego nie przekonamy do innych źródeł, żarówka halogenowa jest lepszym rozwiązaniem niż bardzo energochłonna żarówka tradycyjna. Świetlówki. Świetlówki kompaktowe, które powoli przemijają, już plasowały się w klasie A, w wysokiej klasie energooszczędności. Natomiast lampy LED, które są coraz powszechniejsze, plasują się w klasie A+. I te źródła światła możemy polecić, jeżeli chodzi nam o zaoszczędzenie energii elektrycznej na oświetleniu. Jeszcze może pokażmy, cóż jest w takiej lampie LED. No, dzieciaki są ciekawskie i warto, żebyśmy im pokazali, co jest wewnątrz. Otóż, gdybyśmy rozebrali taką żarówkę LED, lampę, to nie żarówka, wewnątrz jest płytka, na której są przylutowane maleńkie diody świecące i mały zasilacz, który dopasowuje napięcie sieci do wymagań zasilania diod świecących. Żarówki LED, czy tam lampy LED, popularnie nazywamy to żarówkami dzisiaj, ze względu na taką tradycję. Większe możemy rozebrać i też pokazać, co jest w środku. Otóż w środku jest cały zestaw maleńkich diodek świecących. Pojawia się taki mit, że światło LED jest szkodliwe. Też musimy jakieś stanowisko wobec tego zająć, czy ono jest szkodliwe, czy nie. Jednoznacznej odpowiedzi trudno udzielić. Ja uważam, że nie, ale pod warunkiem, że jest to dobra lampa, dobrej jakości, właściwie wykonana i użytkowana. Więc nie bójmy się tego światła LED, jeśli polecimy dzieciakom zbadanie źródeł światła. Jeśli one z kolei polecą rodzicom wymianę żarówki na LED, to fajnie, żeby mieli argumenty, żeby miały argumenty, które im przekonają, bo tata powie, no żarówka jest dobra, a LED od LED to już oczy się popsują. Nie popsują. O ile tej lampy będziemy używać zgodnie z przeznaczeniem i będzie to właściwa lampa. Producent tych małych kryształków, nie samej lampy, kryształków,
zastrzega, że bezpośrednie patrzenie w lampę LED jest szkodliwe. Ale kryształki zakrywamy kloszem. Zadaniem tego klosza jest rozproszenie światła. Światło emitowane przez dziesiątki małych kryształów rozprasza się i nie jest szkodliwe. Nie możemy tu mówić o jakiejś szkodliwości lampy LED. Szkodliwe byłoby tylko bezpośrednie spojrzenie w taki kryształ. Owszem, tu mam taki przykład lampy, w której możemy bezpośrednio patrzeć w kryształ. Otóż producent kryształów zastrzega, że jest to niezdrowe. Producent lampy z kolei produkuje. Zapalmy taką lampę. Tutaj sobie ją umieszczę. Jak Państwo widzą, emituje ona przeraźliwie jasne światło, przy którym urządzenie, którym nagrywam, już przestaje poprawnie funkcjonować. Coraz bardziej popularne oświetlenia typu spot punktowy. Widzą Państwo, jak to działa. Otóż, jeśli zdecydujemy się na takie oświetlenie, nie patrzmy bezpośrednio w lampę, po prostu. Ale ogólnie lampy LED szkodliwe nie są, więc żebyśmy nie powielali tego mitu. Cóż teraz będzie zadaniem dla naszych dzieciaków? Otóż grupa, która wybierze źródła światła jako sposób na oszczędzanie energii, ma za zadanie wyszukać różne źródła światła w domu, określić, co to jest, czy jest to żarówka tradycyjna, czy jest to żarówka halogenowa, czy jest to lampa LED, a może ewentualnie jeszcze gdzieś świetlówka kompaktowa. Następnie odszukać inne źródła nowoczesne, na przykład lampy LED-owe. No więc jeśli już jest ta lampa LED-owa, to nie będzie tego zadania, ale jeśli nadal są starszego typu, to mamy pole do działania. I porównać, ile byśmy zaoszczędzili energii elektrycznej, wymieniając jedno źródło światła na drugie. Przy okazji musimy zapoznać naszych uczniów z pojęciem kilowatogodzina. Oto co to jest kilowatogodzina? No jednostka pracy energii elektrycznej. Jednostka, w której rozliczamy się z dostawcą energii ze zużytego prądu. Szczegółowe informacje podam na kartach pracy, które będą jako załącznik do niniejszego filmu. Natomiast na koniec chciałem jeszcze wspomnieć o pewnej takiej ciekawostce. Też lampa LED, zdobywająca coraz większą popularność. LED typu filament. Z czego ona się składa? Na tych żółtych paseczkach, które Państwo widzą, są dziesiątki maleńkich kryształków, dziesiątki małych diod świecących, ułożone w szereg, zasilane z sieci. Otóż, o ile wcześniej wspominałem, że bezpośrednie patrzenie w jasną diodę LED jest niezdrowe, o tyle taka lampa nie jest szkodliwa dla wzroku, gdyż ze względu na dużą ilość kryształów światło naturalnie ulega rozproszeniu. No na koniec zapalmy sobie taką lampę. Jest to moim zdaniem bardzo dobra alternatywa dla upartych zwolenników żarówki. Wygląda bardzo podobnie, emituje bardzo podobne światło. Możemy wykręcić, zamienić na żarówkę. Dużej różnicy nie widzimy, także najbardziej zbliżona do żarówki jest lampa typu LED filament. Przy czym o ile ta lampa pobiera 25 W mocy, emitując pewien strumień świetlny, o tyle LED-owa przy tym samym strumieniu świetlnym pobierze tylko 4 W. Tak więc mamy przykład, gdzie możemy zaoszczędzić dużo energii niewielkim, tak naprawdę niewielkim kosztem. Jeszcze jedna ciekawostka. Te lampy są bardzo LED, są bardzo długowieczne. Mają bardzo długi czas pracy. Natomiast żarówki przepalają się po 1000 godzinach. Więc jeśli nasi uczniowie by szacowali koszty użytkowania żarówek i koszty użytkowania lamp LED, doliczmy również koszt zakupu
tych źródeł światła. Tak więc myślę, że temat spotka się z dużym zainteresowaniem. Ja osobiście prowadziłem ten projekt jakiś czas temu i był to jeden z dwóch ulubionych tematów moich uczniów. Liczyli te żarówki, liczyli te świetlówki, chodzili po sklepach, spisywali, jakie są różne źródła światła, zamieniali, starali się też namówić rodziców, żeby te źródła światła wymienić. Tak naprawdę zadaniem było obliczenie też rocznego kosztu eksploatacji lampy, tej, którą mamy w domu, załóżmy żarówki czy jakiejś innej, i obliczenie rocznego kosztu eksploatacji lampy energooszczędnej. Jak ten koszt obliczyć? Tutaj też miałem powiedzieć, jakie dosyć trudne zadanie, trzeba było oszacować, ile godzin na dzień świeci się taka żarówka. To też jest pewna taka ciekawostka badawcza, ponieważ tej danej nie znajdziemy nigdzie. Także stały z zegarkiem i liczyły, ile świeci się światło w korytarzu, ile świeci się światło w kuchni, jaki czas używam lampki biurkowej, jaka tam jest żarówka. Bardzo ciekawy temat, który spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem. Także tyle o źródłach światła. Zapraszam na następny temat. W następnej części naszego cyklu będziemy słuchać muzyki. No może niekoniecznie. Otóż zajmiemy się cichymi pożeraczami prądu obecnymi w naszych domach, czyli urządzeniami, które pracują w trybie gotowości, nazywanym stand-by, i wyłączone, przez nikogo nie zauważone, pobierają całkiem niezłe ilości prądu. Ale żeby dokonać określić tą ilość pobieranego prądu, będziemy musieli dokonać pomiaru. Więc ten etap będzie przeznaczony dla uczniów, którzy lubią coś zmierzyć, dokonywać pomiarów i wyciągać z tego jakieś wnioski. Oczywiście chodzi mi o pomiar mocy, przy czym urządzenia sieciowe zasilane napięciem 230 V, które jest niebezpieczne. No, nie polecimy uczniom mierzenia napięcia i natężenia, tak jak jest na fizyce moc, napięcie razy natężenie. Pomijając fakt bezpieczeństwa, urządzenia sieciowe zasilane są prądem przemiennym. Występuje to moc czynna, bierna, pozorna. I tak naprawdę wzór, który poznają dzieciaki w szkole, w tym przypadku na nic się nie zda, więc nie wyliczymy tej mocy, korzystając z wiedzy na etapie szkoły podstawowej, ale możemy ją zmierzyć. Do tego celu użyjemy niedrogich, powszechnych mierników mocy. Warto, abyśmy zapoznali dzieciaki z takim miernikiem. Ja na potrzeby tego projektu kupiłem 15 takich mierników i dzieciaki otrzymały do domu te mierniki i mogły dokonywać pomiarów. Koszt naprawdę jest około 20, konkretnie 23 zł kosztował ten miernik, także. Jak działa taki miernik? Ten miernik dokonuje pomiaru napięcia, natężenia i tak zwanego przesunięcia fazowego, po czym wewnętrzny procesorek oblicza moc zużywaną przez urządzenie. Jest to bezpieczne, tak więc pomiar dokonywany przez naszych dzieciaków będzie przez nasze dzieciaki będzie sprowadzał się do umieszczenia takiego miernika w gnieździe sieciowym, a następnie w gnieździe miernika umieszczamy badane urządzenie. Oczywiście zakładamy, że to urządzenie da się odłączyć od sieci. Niektóre urządzenia, jak na przykład płyta indukcyjna połączone na trwale z siecią, no tu nasi uczniowie nie będą mieli możliwości pomiaru, aczkolwiek jest wiele cichych pożeraczy prądu, o których zamykam. Tymczasem, jak używamy miernika? Podłączamy urządzenie do gniazda. To urządzenie skalibruje się i po skalibrowaniu wyświetli nam zero. Co to znaczy? Z tego gniazda nie jest pobierana żadna energia elektryczna. I teraz przejdźmy do pierwszego cichego pobieracza prądu, czyli amplituner, kino domowe, tego typu urządzenia, wieże audio. W wielu domach jest tych urządzeń bardzo dużo, są one powszechne.
Włączmy wtyczkę urządzenia do gniazda miernika. Cóż się okazuje? Postaram się tak przybliżyć, żeby było widać czytelnie. 14,5 W. No, 13, 14,5 napięcie w sieci się troszeczkę waha. Urządzenie nie pracuje. 14,5 W pobiera. Włączmy urządzenie. Jak widzimy, urządzenie działa. Ile pobiera urządzenie w tej chwili? 20 W. Czyli to urządzenie w chwili, gdy pracuje, pobiera z naszej sieci moc 20 W. Słuchamy sobie muzyki czy jakiegoś programu radiowego, zużywając 20 W mocy elektrycznej. Jeżeli z kolei wyłączymy to urządzenie, wszystko gaśnie, pali się niewielka, mała tutaj kontrolka, a cichy pobieracz konsumuje nam 14 W mocy. Niewiele mniej, niż gdy go wyłączymy. Dlaczegoż tak się dzieje? Otóż to urządzenie przechodzi w tryb gotowości. Elementy pracują, zasilanie i część układu nadal pracuje w tym celu, abyśmy go mogli włączyć pilotem. Po prostu możemy, nie wstając z fotela, włączyć to urządzenie pilotem. Tak naprawdę ono pracuje bez przerwy. Część elementów zawartych w tym urządzeniu jest pod napięciem i pracuje, pobierając określoną ilość mocy. 14 W. Włączam urządzenie. Zapaliły się kontrolki i widzą Państwo, że pobieram moc około 20. Co by zrobić, żeby lampa też mogła pojechać za granicę? Myślę, że... Działa. Pobiera 20 W. Wyłączam. Pobiera 14, 13. Jeśli go wyłączę z gniazda, nie pobiera nic. Ale w tej chwili nie włączę go pilotem. Doszliśmy do paradoksu naszych czasów. Tyle mówimy o oszczędzaniu energii, a dla wygody włączenia pilotem urządzenia tak naprawdę pracują bez przerwy. Innym przykładem cichego pożeracza prądu są dekodery i routery internetowe. Mam przykład takiego routera internetowego. Urządzenie otrzymuje sygnał poprzez gniazdo koncentryczne, a tu podłączamy sobie komputery przez sieć, ewentualnie przez Wi-Fi. Włączamy takie urządzenie do naszego miernika. Tych urządzeń w skali kraju jest ogromna ilość. Obecnie większość ludzi ma dostęp do internetu. Takie urządzenia nie są wyłączone z kontaktu. No bo jeśli je wyłączymy, to oczywiście nie będziemy mieli dostępu do sieci. One pracują non-stop, pobierając określoną ilość energii. Ile energii pobiera takie urządzenie? Sprawdźmy. 11 W. 11 W konsumowane w tym momencie bez jakiegokolwiek użycia. O, już się urządzenie, widzę, przestawiło w tryb odbioru sygnału, więc pobiera watów 14, 24 godziny na dobę. 14 W, 24 godziny na dobę. Na porównanie, żeby te 14 W nie było takie całkowicie gołosłowne, żarówka, lampa LED, która w tym momencie świeci. Ta lampa LED pobiera 5,2 W. 5 W. Czyli gasząc światło, wyłączamy światło, zyskujemy 5 W. Zaoszczędzimy 5 W. Mocno.
Urządzenie, które stoi sobie gdzieś tam cichutko w kąciku, woła jeść 3 razy więcej niż żarówka. Więc gdybyśmy wyłączyli to urządzenie, bo akurat nie będziemy przez najbliższe kilka dni korzystać, to możemy nie zgasić 3 lamp. Cały dzień. Inny cichy pobieracz prądu. Jest ich bardzo wiele w domu. Zasilacz od drukarki. Zasilacz. Większość z Państwa ma drukarkę, większość z naszych uczniów ma drukarkę. Drukarki są różne. Zaznaczam, różne, dlatego tu będzie cel zbadania tego zjawiska, tych cichych pobieraczy prądu przez naszych uczniów. Uruchamiam ten zasilacz, podłączam. Jak widzimy, moc pobierana 5 watów. Przez chwilę wskoczyło na 2. Widzimy również, że to nie pobiera ciągle tyle samo. Czyli w momencie rozruchu pobierał 5, w tej chwili pobiera 2,5. Co ciekawe, na drugim końcu drukarki nie ma. To urządzenie sobie leży gdzieś cichutko w kąciku i konsumuje energię elektryczną 24 godziny na dobę. Takich urządzeń można wyliczać bardzo wiele. W naszych domach jest bardzo wiele urządzeń typu standby, które posiadają tak zwany tryb gotowości. One pobierają prąd bez przerwy, nawet jeśli ich nie użytkujemy. I cóż będzie zadaniem dla naszych uczniów? Wyszukanie, grupa, która wybierze sobie urządzenia standby. Mogę powiedzieć, że to był drugi temat ulubiony wśród uczniów, kiedy realizowałem ten projekt. Tak jak mówiłem, 10 tematów zaproponowałem. Tu chcę Państwu tylko przedstawić te, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wyszukiwali te urządzenia, mierzyli moc każdego z tych urządzeń we własnych domach. Tak naprawdę brakło mi tych mierników, oni pożyczali sobie te mierniki później. Wiem, że w dzisiejszych czasach epidemii będzie to troszeczkę trudne, ale możemy nawet zachęcić do zakupu. Nie jest to taki duży wydatek. Podejrzewam, że jeżeli ktoś wykryje u siebie w domu te urządzenia standby i powyłącza je, to ten wydatek zwróci się bardzo szybko. Także, tak jak mówiłem, zadaniem jest wyszukanie urządzeń, które mają ten tryb gotowości, pomierzenie ich mocy, następnie obliczenie, ile kilowatogodzin energii w ciągu roku można zaoszczędzić. Jako ciekawostka powiem z poprzednich tych badań, że może nie ten router, ale miałem przykład zmierzonego routera internetowego, gdzie koszt pobranej energii był wyższy niż opłata za dostęp do internetu. Także temat bardzo ważny, ciekawy. Producenci niechętnie przyznają się do tego, ile to urządzenie pobiera w trybie gotowości. Jak Państwo widzą, zamiast włączonego non-stop urządzenia, możemy nie zgasić 3 żarówek i nic nie stracimy. Jeśli zgasimy te żarówki, mamy oszczędność energii. Jak rozwiązać to jeszcze praktycznie? No można to dzieciom doradzić, ponieważ nie będziemy ciągle wyciągać wtyczek z gniazda. Stosujmy powszechnie tego typu listwy z wyłącznikiem. Przy czym swego rodzaju paradoks. Ta listwa też jest urządzeniem typu standby. Ta lampka pobiera 1 W w cały czas, jeśli ta listwa jest podłączona do kontaktu. Także myślę, że temat ciekawy, wart zbadania, przeznaczony dla tych, którzy lubią wykonywać pomiary i wyliczać. W tym temacie przyda się także zapoznanie z pojęciem kilowatogodzina. Ponieważ te urządzenia pokazują moc w watach, należy to przeliczyć na kilowaty. Następnie oszacować, ile godzin jest w roku. No nie jest to takie trudne, ale przynajmniej mamy takie przykładowe zastosowanie bardzo prostej matematyki, bardzo prostych rachunków. I możemy wyliczyć, ile te urządzenia w danym domu pobierają prądu w ciągu roku. Następnie
Nasi uczniowie mogą sięgnąć do rachunków za energię. Przy okazji zapoznają się z takim codziennym życiem, poznają fakt, że za tą energię trzeba jednak płacić. I mogą przeliczyć, ile kosztuje rocznie utrzymanie na przykład gotowości tego urządzenia, żeby sobie go włączyć pilotem. Ile kosztuje utrzymanie routera internetowego, ile kosztuje utrzymanie dekodera telewizji kablowej, dekodera z nagrywarką. Co ciekawe, a propos dekoderów, bo kilka z nich testowałem, niektóre dekodery mają tryb ekologiczny, one się przełączają w taki niski tryb poboru mocy, niektóre tego trybu nie mają. Jeśli ja go wyłączę w sieć, to oczywiście nie nagram ulubionego programu, także tu jest taki pewien dylemat. Tak więc jeżeli nasi uczniowie oszacują, ile prądu można zaoszczędzić, później muszą się zastanowić, ile urządzeń można wyłączyć i na jaki czas. Jeżeli wyłączymy, mamy czystą oszczędność. A tak prawdę mówiąc, to warto nawet dla własnego użytku zbadać, ile tych urządzeń standby cicho, w milczeniu, pobiera prąd, za który przecież płacimy. To tyle w temacie. Zapraszam na następny. Tym razem kolejny temat dla prawdziwych badaczy, czyli uczniów, którzy lubią coś wykonać doświadczenie i coś wyliczyć. A mianowicie będziemy gotować wodę i obliczać koszt zagotowania. Doświadczenie to pozwoli nam odpowiedzieć na nurtujące wielu pytanie, czy lepiej użyć czajnika gazowego czy elektrycznego. Także możemy zaproponować naszym dzieciakom tego typu projekt, zbadanie kosztu zagotowania tej samej ilości wody przy użyciu energii elektrycznej oraz przy użyciu kuchenki gazowej. Możemy jeszcze rozszerzyć, na przykład tradycyjny czajnik postawiony na kuchni elektrycznej bądź płycie indukcyjnej, aczkolwiek myślę, że wystarczą te dwa porównania czajnika elektrycznego i czajnika gazowego. Dobierając uczniów do grupy, tutaj musimy zwrócić uwagę na pewien fakt. Nie we wszystkich domach użytkowany jest gaz, a jeśli już ten gaz jest, to nie wszędzie jest gazomierz. W niektórych blokach jest gaz rozliczany ryczałtem i wtedy to doświadczenie nie będzie możliwe do wykonania. I tu przyznam, miałem pewną trudność z dobraniem ludzi, którzy mają gazomierze w domu, aczkolwiek udało się. Nie ukrywam, że było to chyba najtrudniejsze zadanie, bo wymaga wyliczenia. A więc do czego sprowadza się ten projekt? Część osób musi zagotować określoną ilość wody i wyliczyć zużytą energię elektryczną, a następnie jej koszt. Ludzie, którzy posiadają gazomierze, zagotują taką samą ilość wody w klasycznym czajniku i spiszą z gazomierza zużycie gazu podczas gotowania tej wody. Pokażmy. Na początek pokażmy dzieciakom, jak to doświadczenie będzie wyglądać. Niemniej z gazem możemy mieć pewne problemy w szkolnej pracowni, aczkolwiek mamy mieć tą samą ilość wody. Czyli odmierzamy litr wody, nalewamy do czajnika elektrycznego. Jak wyliczyć teraz ilość energii potrzebnej do zagotowania tej wody? Otóż nie będziemy się bawić w zaawansowaną termodynamikę i mierzyć temperatur. Akurat tu dopuścimy pewne przybliżenie. Żeby nie zniechęcić, nie robić z tego bardzo trudnego zadania z termodynamiki, ograniczymy się do takiego założenia, że nalewana woda ma w przybliżeniu tą samą temperaturę. Idealny byłby przykład, gdyby w tym samym domu ktoś mógł przeprowadzić oba doświadczenia. Z tego samego kranu, o tej samej porze, nabrać wodę i do czajnika elektrycznego, i do gazowego. Ale załóżmy, że temperatura jest podobna. Teraz, jaką moc pobiera czajnik? Na odwrocie możemy tu się przyjrzeć. Jest napisane od 1850
do 2200 W, którą przyjąć. Od czegoż to zależy? Oczywiście ta moc zależy od napięcia, które panuje w sieci. Jeżeli mamy możliwość pomiaru mocy, zachęćmy dzieciaków do zmierzenia mocy tym oto urządzeniem, które pokazywałem w poprzednim filmie. Jeśli nie, przyjmijmy wartość wyższą, po prostu wyższą. Nie wiemy, jakie jest w tym momencie napięcie sieci. Oczywiście konieczny będzie również pomiar czasu gotowania wody. No i ten czas będzie zależny od mocy. Więc jeżeli zależy nam na precyzyjnym wykonaniu doświadczenia, użyjmy miernika mocy. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, uczniowie mogą skorzystać z danej podanej przez producenta. Włączamy miernik mocy. Front. I teraz, zanim rozpoczniemy gotowanie, musimy przygotować stoper. Dzieciaki będą musiały zmierzyć czas, w jakim zagotują przewidzianą porcję wody. Dokładnie 1 litr. Ten 1 litr możemy odmierzyć przy użyciu mензurki, ewentualnie po prostu skorzystać z podziałki umieszczonej na czajniku. Akurat w tym przypadku wykazało dokładnie te same wartości, pomiar przy użyciu mензurki. Uruchamiamy i mierzymy moc. Jak Państwo widzą, miernik wskazuje 2027 W. Czyli w tej chwili grzałka pracuje z mocą 2027 W. Gdybyśmy zmierzyli czas, w bardzo prosty sposób otrzymamy zużytą energię. Czas razy moc odczytana z miernika. Przy czym tu dzieciaki muszą pamiętać, żeby tą moc wyrazić w kilowatach. W kilowatach pomnożone przez nie minuty czy sekundy, przez godziny. Czyli licząc moc tego czajnika, przyjmujemy kilowaty odczytane z miernika. Jeśli nasz miernik pokazał 2027 W, to 2,027 kW pomnożymy przez czas wyrażony w godzinach. W ten sposób otrzymamy ilość energii, no może wyłączę już, ze względu na fakt, iż wytwarza to dosyć duży hałas, otrzymamy ilość energii zużytej przez nasz czajnik. Następnie taki badacz, młody badacz, musi sięgnąć do rachunku za energię, zobaczyć, znaleźć we właściwej kolumnie, jaki jest koszt 1 kWh, po czym wyliczyć, ile groszy, no to wyjdzie naprawdę w groszach, ile groszy kosztowało zagotowanie wody. Przy okazji mamy taki argument, że faktycznie ta energia zużyta przy gotowaniu wody wcale aż tak duża nie jest. Gdybyśmy porównali to do energii zużytej przez urządzenia, przez tych cichych pożeraczy prądu, o których mówiłem w poprzednim temacie, to okaże się, że dużo więcej tej energii tracimy, niż używamy na robienie herbatki. Kolejni uczniowie mają do dyspozycji czajnik klasyczny i gaz. Nalewają litr wody do czajnika klasycznego i tutaj trzeba użyć jakiegoś naczynia miarowego, ponieważ typowe czajniki z reguły nie posiadają podziałki ze względu na to, że gaz osiąga znacznie wyższe temperatury i mógłby takie okienko, jakie mamy w niektórych czajnikach, szybko uszkodzić. Więc można użyć oczywiście naczynia miarowego kuchennego. Są takie naczynia miarowe kuchenne, w których można odczytać dokładnie litr wody. Nalewają litr wody, po czym idą do gazomierza, spisują jego stan. Zwracają uwagę na to, żeby w międzyczasie nie było uruchomione inne urządzenie gazowe, na przykład piec bądź coś innego postawione na kuchni. Więc zakładamy, że wszystkie urządzenia są wyłączone. Spisujemy stan gazomierza, stawiamy czajnik, odkręcamy gaz
odpalamy, gotujemy. Po ugotowaniu, tu nie będziemy musieli mierzyć czasu. Tu dostajemy wartość zużytego paliwa gazowego, odczytaną bezpośrednio z gazomierza. I kolejne zadanie dla małego patacza, znaleźć rachunek za gaz i odczytać, ile tego gazu zużyto. Co ciekawe, obecnie na rachunkach za gaz jest przeliczane to na kilowatogodzinę. Gazomierz nam wskazuje metry sześcienne gazu. Na rachunku jest przeliczane na kilowatogodziny. Więc tu jest pewna trudność, z którą nasz młody badacz musi się zetknąć, żeby zamienić tą realnie zużytą objętość gazu na kilowatogodziny, ewentualnie. Patrząc na rachunek, może zamienić ją bezpośrednio na złotówki. Nie musi zamieniać na kilowatogodziny, może zamienić na złotówki. Jeżeli mamy już cenę, którą zapłacimy za zagotowanie na gazie, cenę, za którą płacimy za zagotowanie przy użyciu energii elektrycznej, możemy odpowiedzieć na odwieczne pytanie, czy lepiej użyć czajnika elektrycznego, czy mimo wszystko postawić czajnik na kuchence gazowej, podpalić gaz i zagotować. Myślę, że takie badanie również, którym nasi uczniowie przeprowadzą, pomogłoby rodzicom zdecydować się, czy czajnik gazowy, czy czajnik elektryczny. Także tyle w temacie gotowania wody. Zapraszam na następny. Tym razem przejdźmy do komputerów. Urządzeń coraz bardziej powszechnych i chętnie używanych przez nasze dzieciaki. Ale nie będziemy omawiali strony informatycznej, tylko energetyczną. Każde urządzenie energetyczne pobiera prąd i ten prąd możemy zaoszczędzić, bądź możemy go czasami nieświadomie zużywać w ogromnych ilościach. Co będzie zadaniem dzieciaków? Porównanie kosztu użytkowania laptopa i komputera stacjonarnego. W tym celu będzie należało zmierzyć moc obu urządzeń i porównać. Oczywiście nie każdy ma dwa komputery w domu. Wśród naszej grupy mogą być ludzie posiadający laptop, jak również komputer stacjonarny. Do tego konieczne będzie użycie miernika mocy. Ja tutaj włączyłem trzy, no bo oczywiście komputerów nie można odłączać tak jak żarówki ze względu na ich bezpieczeństwo. I pokazuję wyniki. Laptop około 38 W. M to jest monitor komputera stacjonarnego, około 18 W. I komputer stacjonarny, może mi się uda tak pokazać, żeby tu nie było refleksów, około 70 W. Czyli w sumie około 90 W, po tej stronie około 40 W. Na pierwszy rzut oka różnica wypada korzystnie na rzecz laptopa. Dlaczego? W laptopie podzespoły są dopracowane pod kątem niskiego zużycia energii, gdyż jest on zasilany również z akumulatora. Komputer stacjonarny pracuje z sieci, ewentualnie z zasilaczem UPS, ale jest to tylko zasilanie awaryjne, więc tutaj nie stosuje się aż takiej optymalizacji energetycznej elementów. Niemniej jednak to badanie nie jest tak proste, jak by się wydawało. Komputer nie pobiera ciągle tej samej ilości prądu. Zależnie od zadania, jakie wykonujemy, ilość pobieranej energii będzie inna. Tak więc, żeby ten pomiar był rzeczywisty, nasz uczeń musi dokonać tego pomiaru w trakcie pracy, a nie po prostu włączyć sobie komputer, tak jak ja, i odczytać z mierników. A charaktery pracy komputera mogą być różne. Może być to na przykład nauka online. No i tu możemy zaproponować, żeby podczas spokojnej takiej pracy typu pisanie tekstu, przeglądanie stron internetowych, zmierzyć tą moc i porównać z komputerem stacjonarnym. Dużo bardziej wymagająca jest obróbka grafiki. Niektórzy może zajmują się obrabianiem filmu. No, większość lubi gry. Podczas eksploatacji komputera w tym trybie
jest zaangażowany bardzo mocno zarówno procesor, jak i karta graficzna. W efekcie ta moc pobierana znacząco rośnie. A zatem od razu może uczeń odpowiedzieć, sam sobie wyliczyć, ile kosztuje jego granie. Często rodzice zarzucają, że bez przerwy grasz, to powoduje bardzo duże zużycie prądu. Jeśli nasz uczeń będzie w stanie to wyliczyć, a ten projekt między innymi temu służy, to może odpowiedzieć, no mamo, w tym miesiącu zużyłem prądu za około 30 zł. Być może będzie inaczej, że wyliczy taką ilość, że nie będzie chciał się do tego przyznać, że to jego granie na komputerze jest znaczącym wydatkiem w domowym budżecie. Tak więc, porównanie komputera i laptopa nasi uczniowie powinni przeprowadzić w różnych trybach. W trybie, kiedy wykonują pracę, na przykład robią prezentację na lekcję, wyszukują coś w internecie, ewentualnie biorą udział w lekcji online, jak również w trybie gry bądź obróbki grafiki. No, co tu jeszcze trzeba, o czym tu jeszcze trzeba wspomnieć? Laptop nie zawsze da radę. Jeżeli komuś zależy na bardzo wydajnym procesorze i karcie graficznej, to musi się liczyć z bardzo dużym zużyciem energii elektrycznej. Wobec tego mamy tu bardzo szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o pomiary. O pomiary z rzeczywistych urządzeń, z których nasze dzieciaki korzystają na co dzień, często nieświadome pobieranego prądu, a może wręcz przeciwnie. Często oskarżane o zużywanie bardzo dużych ilości prądu, gdy faktycznie aż tak to nie jest. Ten koszt może nie być aż tak wysoki. Czasami może się okazać, że urządzenia, które pracują w trybie standby 24 na godzinę na dobę, kosztują znacznie więcej niż ten laptop, przy którym nasze dziecko pracuje i odrabia lekcje bądź uczestniczy w lekcjach online. Temat bardzo szeroki i tutaj zależnie od indywidualnego sprzętu, który posiadają nasi uczniowie, możemy otrzymać zaskakujące wyniki. O czym tu jeszcze warto wspomnieć? No ja pokazywałem, no nie bez powodu, tu mierniki są trzy. Laptop na tym mierniku, słabo widać, ale i monitor, i komputer. Monitor też jest istotnym elementem zużywającym energię. Jeżeli zestaw komputerowy naszego dzieciaka ma monitor starszego typu, on będzie pobierał znacznie więcej energii. Monitory działają na zasadzie matrycy LCD podświetlanej bądź diodami LED, o czym wspominałem w pierwszym filmie, bądź świetlówką kompaktową. Starsze mają świetlówki kompaktowe, które pobierają więcej energii. Więc czasami opłaca się wymiana monitora na nowocześniejszy ze względu na zużycie energii, no i choćby komfort pracy. Także zbadanie komputerów zostawimy trzeciej grupie uczniów, którzy na pewno się tym zaciekawią, będą badać te komputery. No od razu powiem, że tych, którzy lubią gry, wyszło dość duże ilości zużywanego prądu, także mogą być zaskoczeni, a zarazem będzie to dla nich swego rodzaju taką lekcją, że ci rodzice jednak mają rację, mówiąc, że ten komputer używany do gier dużo prądu pobrał. Tyle w temacie. Dziękuję Państwu za uwagę. Myślę, że te cztery tematy projektów uczniowskich pozwolą im poznać bardziej zagadnienie kosztów zużywanej energii, a jednocześnie wykorzystując te dane, wszystkie zespoły, które wykonają te cztery projekty, mogą się spotkać i określić, ile energii w skali kraju moglibyśmy zaoszczędzić. Cóż się w tym przyda? Rocznik statystyczny i wyszukanie informacji, ile gospodarstw domowych jest w Polsce. Następnie na podstawie własnych doświadczeń uczniowie mogą określić, ile mogą zaoszczędzić dla każdego gospodarstwa. Oczywiście widzą to różne wartości. Jeśli będziemy mieli na przykład kilkunastu uczniów, tak jak w tych moich projektach, to wychodziły różne wartości zaoszczędzonej energii, ale wtedy możemy wyliczyć średnią. Tą średnią porównać do ilości, pomnożyć przez ilość gospodarstw w Polsce. Otrzymamy roczne możliwości rocznego zaoszczędzenia energii.
Jako ciekawostka można to również przeliczyć na ilość spalanego węgla. No, nie jest tajemnicą, że w Polsce większość energii wykoprodukowana jest w elektrowniach węglowych. Tutaj, żeby za bardzo nie wgłębiać się w takie tajniki energetyczne, w sprawności, bo to jest ponad poziom naszych uczniów, możemy przyjąć, że kilowatogodzina odpowiada pół kilograma spalonego węgla w elektrowni. Myślę, że temat jest dosyć ciekawy i taki pouczający dla naszych uczniów, przybliżający fizykę, które się uczą, do rzeczywistości, a jednocześnie pozwalający odkryć pewne rzeczy, o których no niektórzy nie mają pojęcia, jak choćby te urządzenia, które w trybie gotowości cały czas konsumują prąd. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do następnych spotkań.